trening medialny Łukasza Różeńskiego. Obejrzałem jeszcze raz dzisiaj jego pojedynek z Izu. Naprawdę ma ograniczone umiejętności, ale wszystko to, co umie, pokazuje w ringu i to jest jego na pewno siła. W narożniku Łukasza Różeńskiego Marian Basiak, 80-letni, był asystent przed laty Feliksa Sztama. Tu Andrzej Liczyk, medalista Mistrzostw Europy 2004, ale uwaga, bo tutaj każda sekunda może przynieść w tej walce rozstrzygnięcie. Szczególnie na początku. O, i pierwsza kontra, to co powiedziałem. Poczekał, przestrzelił, to ta akcja może ustawić cały pojedynek, proszę tak państwa. Jest, bo już Łukasz Różeński, ja mówiłem, że... Robert Gortat liczy, ale czyściutko trafił, szybko wstał. Jak odporny no, 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 i teraz, zobaczymy. Teraz zyskuje pewność siebie Szpilka. To jest ten moment. Poleciał tak troszkę bez przygotowania i kolejna akcja, kolejny raz trafia, lewy, prawy. Łukasz Różański, powiedziałem, że on wcale nie ma sprawdzonej brody. Mówiłem to wielokrotnie. Moim zdaniem po celnych ciosach Izu kwiał się. Izu nie dokończył roboty. Tutaj Szpila. O i znowu trafia Szpila. Tak, znowu zakwiał się po tym uderzeniu Różański. Ale jest spokojny, tak jak w walce z Adamkiem. Jest prawy sierpowy. Ależ proszę państwa początek. Przyjął te ciosy. Widziałeś, zakwiał się. Po co poszedł te takowiany, nie wiem, ale wykorzystał to różnie. Ale zobacz, pierwsza akcja. Dlaczego Szpilka nie zrobił tego dalej? Co zrobił w pierwszej akcji? No teraz już są zapasy. Bardzo dobrze powinien klinczować Szpilka, nie bać się brudnej walki takiej. Dużo pracy będzie miał Robert Gortat, jeżeli oczywiście ta walka potoczy się dłużej niż na to wskazuje ta pierwsza runda, te pierwsze kilkadziesiąt sekund. Znów trafia Szpilka. Znów trafia lewym sierpowym. Teraz jest prawy sierpowy. Początek końca, proszę państwa. To jest początek końca. To już jest zraniony. Szpilka jest. Nie, to już jest koniec. On tutaj się z tego nie wygrzebie. Minuta 20 do końca. Za długo jest. Minuta 20. I co? No i właśnie tutaj spokojnie. Teraz daje czas. Obraniasz na strzękę. Szpilka dostał sporo czasu. Ale dostał bardzo dużo czasu. I z tego się wygrzebie teraz być może. Nie wiadomo, bo nogi niepewne. Nogi, masz rację, niepewne. Nie ma liczenia, nie ma liczenia. Potknął się 50 sekund jeszcze, znowu, jeszcze dużo. I no idzie jak taran, jak tur teraz Łukasz Różański. Klinczuje, zyskuje sobie czasu. Ale walka. To jest to, na co ci... Nie, opuszczone ręce Szpil. Te same błędy. Nie, to jest koniec. To jest koniec, proszę państwa. Tak to jest koniec. Artura Szpilki, Łukasz Różański wygrywa ten pojedynek w wielkim stylu. I znowu, to co się dzieje, to co jest gdzieś głęboko w głowie. Jak można opuścić te ręce po raz kolejny w swoim życiu? W wymianie. No właśnie, wymianie. Po co jest wymiana, kiedy można uciec nogami? Kiedy prawy, lewy, to wchodziło za każdym razem. Skończować, coś zrobić, ale nie wdawać się w tego typu historię. Poniosły emocje Artura Szpilkę. Przecież widać było, jak gubi nogi w ataku Różański. Zostaje gdzieś, nogi zostają. Tu idzie do przodu. 50 na 50 walka i tutaj było. No i tak to wyglądało. Tylko, że zabrakło chłodnej, zimnej krwi. No i tak się kończy, proszę państwa, Łukasz Różański 16 lat temu trafił na Mariana.